volunteering to clean toilets? Cześć, cześć, tutaj Pawson. Zaczynamy kolejny odcinek z Mafii. Jesteśmy na statku, czyściliśmy okienko, teraz mamy sprzątnąć. Nie mam nic sprzątnąć. Na szczęście. Dobra. Muszę popytać. Listen, shipmate. Go someplace else. O. Znajdź broń. Dobra, musimy znaleźć broń teraz. Gdzie ją poszukać? I think I got him in trouble. Drink up and enjoy your boat ride. What? You think you're something you're not? Jakiś pipek. Kolejny. Seen the janitor any place? Nah, but if I had to put money on it, drunk in the engine room. Dobra, idziemy na maszynowni. No bo to jakaś karta będzie, pewnie cię mogli mi podnieść. Dobra, nic w sumie ciekawego. Guests only. Go scrub your decks. This is off limits. No to słabo, że nie możemy się tu dostać. Pewnie musimy zmienić troszeczkę. A tego nie bardzo. Będziemy musieli trochę chyba zmienić troszeczkę tutaj podejście. No bo tych też nie możemy. Idziemy do maszynowni. O, czekajcie, tu jest jakiś gościu. Ale nie mogę z nim pogadać, niestety. Jest jakieś wejście. Tam też były wejścia, ale to pewnie jakieś przejścia są. Dobra, leży z kranem w maszynowni. Czekajcie, spadł mikrofon mi. Znaczy nie mikrofon, tylko mi zepsuł się filtr od mikrofonu. Dobra. Hopie. Dobra. Where's stern? Next floor up. Right above us. Keys on the table there. Dobra, kluczyk na stole. Idziemy na rufę. I wystrzelamy zaraz wszystkich tutaj. Zobaczymy, co on tam jeszcze ma. Get that? Yeah, I get that. Dobra, zobaczymy, co nam jeszcze ma tutaj. Rozejrzymy się troszeczkę, nie będziemy teraz biegać. No w sumie tu nic ciekawego. No ale wiecie, no jednak Pawson musi zawsze zajrzeć w każdy zakamarek, lubi tak sobie zaglądać. Fajnie mieć, wieszcie, giereczkę, którą możemy sobie po prostu... O, tu jest kibel. W kiblu na rufie, ale to nie jest kibel na rufie. Kibel na rufie jest wyżej, na środkowym. Wydaje mi się, że tutaj będzie. Tutaj, może z tej strony się da wyjść. What are you gonna do about it? Well, I'm gonna give you a beat for starters. I'll make it quick. O, ty fiucie. Come get. O, ty fiucie, czekajcie, jak się biło? Jak się biło? Którym to się biło? Dobra, dostał strzała i się skończyło. Dobra. Hop leży. Czekajcie, wezmę sobie życia trochę. Bo jednak przez niego nie udało mi się to zrobić bez uniku. Dobra, zdajemy klucz. Idziemy po pizdolecik. Po pizdolecik, zaraz ich tam wykończymy wszystkich. Dobra, mamy już pizdolecik. Spadnę do kibla pewnie. Dobra, był z tyłu. No to idziemy. Ciekawe, kogo mamy zabić. Znajdź wysoko położony punkt. Dobra, wysoko położony punkt to będzie na górze.
Więc pójdziemy na górę. Ktoś nas na pewno zaczepi. Nie ma takiej możliwości, żeby nas nie zaczepili. Dobra, idziemy jeszcze wyżej. O, jesteśmy już, jakby to powiedzieć, na mostku. O. Na mostku. Ciekawe, kogo to musimy zakosić, bo tak troszeczkę nie za bardzo. Oho. Tutaj będziemy mieli. Hope you're enjoying yourself. As long as the bar stays open, counselor. Good man. Have another for me. A, pewnie mamy teraz tu wykończyć, ale będziemy musieli zaraz zwiewać. To nie będzie aż tak fajne, jak nam się wydaje. Będziemy musieli go zakosić z górki. Thank you, everyone. Thank you. Dobra. Welcome to my little party, right? Mhm. Dobra, to czekamy na fajerwerki. As you all know, it has been a tough time. 3 years ago, my dear son Billy left us. An innocent pawn in a deadly gang war. A victim of the deceased, that is organized crime. Since that day, I have lived only to eradicate this disease. Today is a day for celebration for my 50th birthday. And for a brighter future for Lost Heaven. Lost Heaven, to się zaraz przeniesiesz, ale do Heaven, a nie do Lost. They'll drown like rats in the water. To raczej nie będzie Heaven, tylko Hill. Dobra. To strzelajcie z tych fajerwerków, bo chciałem go wykończyć, panowie. Nie chcą strzelać, dobra? Dobra. Spadamy. Spadamy stąd. Widzicie? Będzie tu ciekawie. O kurde, no. Stworzyłam Zelda. To oni żyją. Dobra, ten żyje. Dobra, ten jeszcze żyje. Mam nadzieję, że mój Zed zaraz przejdzie. Dobra, to poszło nawet jakoś. Dobra, uciekamy stąd. Spróbujemy zabić kolejnego. Potrzebujemy troszeczkę nabojów. Więc pobiegamy. Tutaj w kółko, bo bez nabojów to my nic nie zrobimy. Jak pójdziemy dalej. Przeładować. Gdzie masz kolo, gdzie zgubił pistolet? Przydałby mi się karabin. To wtedy miałbym dużo, dużo lepsze przejście. Czekajcie, tu jest jakaś karta. To może ją wezmę od razu. Ojeju, co tu się dzieje? Dobra, tu mają życie, więc ja sobie je wezmę. To mi się na pewno przyda. O kurde, ale na mnie trzaska. Musimy go wykończyć stąd może. Dobra, widzimy go. Jeszcze raz. Dobra, dostał kart z karabinu. Ciekawe, czy możemy tym oknem wyskoczyć. Czy się da? No w sumie nie da się, a szkoda. Przydałoby się takie przejście. Kurde. Kurde, ale mam Zeza, dobra. Za dużo nabojów tracimy na walkę z nimi. Dobra, kurde, musimy się schować, bo zaraz zginiemy. Zaraz tu zginiemy. Bardzo, bardzo przeciętnie mi poszło. Mamy karabin. Ale dostał, dobra. Teraz dostał strzałkę idealnie w łepek. Ja chyba nie będę używał jednak karabinu. Będzie pistolet, będzie dla mnie troszeczkę, jakby to powiedzieć, bardziej celny. Przeładujemy. Jest dość dużo naboi. Pistoletu.
Dobra, dostał. Kolejny. Ten z... ze splułą też nie wyszedł z tego żywy. Musimy zobaczyć, czy to jest z lewej, go nie ma nikogo. To na razie nie widać. Tu jest tą kartą. Tu jest ten gościu z tym piękną, cudowną spluweczką. Tu kolejny. Czekajcie, dobra. Mamy 17 naboi. No to spróbujemy. Jeszcze w zapasie. Dobra, mamy stąd uciec. Ale kurde, mnie wystraszyłeś. Chciałem cię już zabić. O kurde, ktoś mi tu strzela. Strzela na mnie co ktoś. I nawet nie wiem kto za bardzo. Ale to był bardzo potężny strzał. Jak widzieliście, dostałem bardzo mocny strzał. Aha, widzimy już ich. Dobra, dostał. No to się zbieramy. Zbieramy się, wskakujemy i nas nie ma. Dobra. Poszliśmy łódeczką. Bardzo szybko. Kurde, dzwonią ludzie. Dajcie nagrywać. Nie mam teraz czasu na granie. Znaczy granie, na gadanie przez telefon. Dobra, idziemy z kolejnym odcineczkiem. Jak widzieliście, byliśmy na łodzi, zabiliśmy gościa. To jest Szczęściarzu, 1935 rok. To jest mój trzeci odcinek taki o małym powrocie. Małym powrocie, no. No takim w sumie powrocie, no. Zacząłem coś nagrywać, a... tak przez dłuższy czas nic nie nagrywałem. Dzisiaj spróbuję jeden już wystawić, bo jednak mam nagrane te dwa odcinki, wrzucone są na internet, ale w ogóle ich nie wystawiłem. O kurde, ale miał szczęście. Chyba zwieje nam przez ten pociąg. No ta gra jest fajna bardzo. Polecam ją każdemu, kto jeszcze nie grał. Jak widzicie, dzisiaj mi te styki nie działają, ale to naprawię w kolejnym odcinku. Chyba, że tylko w filmie tak jest. Powinny chodzić, ale nie wiem czemu nie działają. O, ojeju. No nieźle. Gumę złapaliśmy i się rozpitoliliśmy. Szczęściaż, to prawda. Dobra, gość nam zwiał. To could be worse, huh? We could be peeling you off the front of the train. He just got a good break, is all. Sergio Morello's always been lucky. He was born with more brains than his brother, that's for sure. Dobra. No, you tore off this job. Your broken mirrors on this one. We'll let the guy who killed Galati take a crack. Tommy here's got all the politicians scared. Maybe he can put Sergio in the ground. What do I need to know about this guy? Besides, he's got a lucky rabbit's foot up his ass. Sergio is Morello's top earner. He controls the unions, which means he controls the docks and attacks everything that's imported into the city. We kill him, and a big part of Morello's income will be wiped out. No, straciłby dużo pieniędzy. I don't want to end up in a tree like these two. You're going to scatter his ashes. It's a custom job. Attach it to the starter under his car, he'll be a human torch as soon as he turns the key. It's safe to carry. Yeah, just don't drop it. Shake it, smoke near it. Yeah, it's safe. Boom! Dobre, dobre. Nie palmy. For all our guys Morello's killed. And for all the money he's taken out of our pockets. I'll take care of it, boss. Dobra, to jedziemy podłożyć bombę. Taki niefajny wyczyn z bombą, no. Jednak podkładanie bomby komukolwiek jest dla mnie poniżej pasa. Dobra, udaj się do Sergiego. Wychodzimy. No to jakąś furkę bierzemy. Tu coś stoi. No to może pojedziemy tym. Dobra, wsiadaj do auta.
Bierzemy pad z powrotem, bo graliśmy na klawiaturze przez chwilę, jak było strzelanie i ciśniemy. Dobra, no to działamy, działamy, działamy. Powiem wam, że polecam każdemu tą gierkę. Gierka jest wciągająca, naprawdę ładnie zrobiona. Doskonale się mi w nią gra. Powiem wam, że lepiej mi się gra nią niż w Mafię, da? Dużo lepiej. Jestem zadowolony po prostu z gierki. Nie wiem, dzisiaj mi chyba nie odpuszczą. Nie odpuszczą mi dzisiaj. W ogóle mi nie odpuszczają. Co się dzieje z tymi telefonami? Telefon za telefonem. A ja chciałem sobie przed Ligą Mistrzów troszeczkę ponagrywać. Z 2-3 odcinki może udałoby mi się nagrać. Ale nie, nie dadzą. Nie dadzą, nie odbieram, nie mam czasu. Gram teraz w grę. Będę grał w grę, chłopaki. Dobra, Mafia to oczywiście gra z 2022 roku. W 20 wyszła taki remake zrobiony, czyli 18 lat później. I to jest jakby zrobione na silniku Mafii Trójki, która była po prostu nieudaną grą. I jeśli miałbym wam czystą chęcią polecić jakąś gierkę, to polecam Mafię 1. Oryginał lub remake. Naprawdę będziecie się bardzo dobrze bawić. Oryginał jest na pewno dużo trudniejszy od Mafii. No wiadomo, że po 18 latach to gry nawet nie ma co porównywać graficznie, ale jak na tamte lata, to Mafia była bardzo dobrze zrobiona. Bardzo fajnie się w nią grało. Nagrywałem nawet przez pewien czas u mnie na kanale. Ale nie udało mi się skończyć przed pandemią. Dlatego i jakoś wyszła ta część i zacząłem grać w coś innego. No niestety w Mafię nie mogłem grać, ponieważ miałem problemy z komputerem, nie miałem karty. Raczej kartę miałem, ale oddałem ją bratu, ponieważ on gra codziennie prawie na komputerze, a ja bardzo rzadko, a jego się spaliła przez ceny, jakie wtedy wyskoczyły na karty, no nie mogłem mu kupić. No bo nie opłacało się to po prostu w ogóle. Więc na razie. Więc odpuściłem wtedy zakup karty. No i wyszło jak wyszło, jak widzicie. Wysiadamy z auta. Idziemy mu podłożyć bombę. Yeah, that's gotta be Sergio's car. How am I gonna get through to it? Going somewhere? Musimy chyba przejść naokoło. Tata nam się coś uda. Jak widzicie, on nas to nie widzi. Nie tak. Da się skoczyć, da się. Dobra. Podłożyłem bombkę i spadamy stąd. Czy da się wyjść jakoś prosto? Chyba nie. Nie, jednak się dało wyjść. No, zaskoczyłem się, że dało się to zrobić bezproblemowo. Dobra, spadamy do auta. Czy do budki? Nie. Do budki telefonicznej mamy spaść. Dobra. No to czekamy na niego. O kurczę. Chyba nie ta osoba. Chyba nie ta osoba wsiądzie do auta. O kurde. O kurde. O kurde. Nie zabiliśmy tej osoby, to trzeba. About it now. Sergio's luck is running out. Why?
What are you talking about? Sam and Paulie have found him. He's in Georgie's restaurant across town. You need to get over there fast. O kurde. Teraz mamy go dobić. Chyba zabiliśmy jego żonę, a teraz będziemy dobić drugiego. Jeśli miał dzieci, no to zostaną sierotami. Ale jak widzicie, tutaj w mafii to nie ma skrupułów. Nie ma skrupułów po prostu. Ludzie... Żona mafiosa też może zginąć. Przypadkowo, ale może zginąć. Dobra, możemy tą misję. Widzieliście, policja była na miejscu dość szybko nawet. Może był jakiś patrol w okolicy. Ale tego to nie wiemy. Nie ma skrupułów. Mafii nie ma skrupułów, jak widzicie. Zabiliśmy żonę. Idziemy zaraz zatłuc męża. Tam pewnie będziemy musieli go z pistoletu ciachnąć. On jest w restauracji. To nie te czasy, co kiedyś były. Komórki. Wiadomo, że do restauracji też pewnie go znajdą zaraz. Będzie telefon. Ale to tylko, jak to wiecie, to jest tylko gra. Dobra, wysiadamy. I idziemy go natłuc. Dobra, lecimy. No to dostaniemy pistolecik. I będziemy trzaskać go, no. No to ładnie. I się zacznie. We got a message from Mr. Salieri. No! Kill these clowns! Dobra. Jesteśmy dość więcej, jak widzicie. Tak, na mafiozę jesteśmy, mamy jeszcze skrupuły jakieś tam. Inni nie mają. Dobra, ten dostał. Tego też już nie będzie. O, jeszcze jeden. Dobra. Przeładuj, gonimy go. Dobra, Sergio. Żyjesz jeszcze, gnoju, ale już niedługo. No, jeszcze będzie pościsk. Trzeba powiedzieć, że on ma naprawdę duże szczęście. Dobra, to mi go goni. To mi go goni, czy gonimy go na motorze. No to będzie ciekawie. To będzie ciekawie, nawet nam kapelusza nie zwiało. To jest Tommy. Jak się wyciąga pistolet? To jest dobre pytanie. Trzymam się blisko Sergiego. Jak się nie zarozbije na tym motorze. Ja szukałem pistoletu, a tu się jednak nie da wyciągnąć. No trochę w mafii. Jedynce nie było tego takich jeżdżeń na motorze. Znaczy jeżdżynce, oryginalne nie były jeżdżeń na motorze. Tu mnie troszeczkę zaskoczyli. Już pochyba pod GTA. O, ale powiem wam, że Sergio zapierdziela. No, dobrze. Lepiej dziś ma dobry motor. Znaczy dobry motor ma w samochodzie, czyli silnik. Dobry. Gdzie tam gościu ten? Dobra. Dajemy za nim. No, chyba nam strzelają lekko. Ale tylko lekko. O, zmieniliśmy bieg i już pod górkę tak nie idzie. Nie idzie, no ale fajnie się jedzie. Naprawdę, jestem bardzo, bardzo, bardzo zaskoczony jazdą na tym motorze. Fajnie wyskakuje, fajnie jest to zrobione. Może to nie jest jazda w GTA, no ale tutaj jest, mamy motor z lat 30, no to co byśmy chcieli? Jednak technologia poszła do przodu. O kurde, muszę tu przyhamować. Żeby się nie załatwić, bo gościu jedzie jak szaleniec i jest bardzo dobrym kierowcą. A my na motorze jedziemy pierwszy raz. Pierwszy raz w mafii.
Nigdy na motorach z lat 30. nie jeździliśmy. O, jednak potrąciłem babkę. Udało mi się potrącić kogoś w tej grze. Mam nadzieję, że przeżyła. Nie lubię wjeżdżać na drogę, gdy stoją piesi. Szczególnie na motorze. To jest niebezpieczne wtedy dla wszystkich. Kościu. Sergio. Co ty robisz, Pawson? O Jezu, jak przeskoczyłem. Pawson się zagapił. Spojrzał w drugim kierunku. I już było niemożliwe, żebyśmy... skręcili odpowiednio, bo ten motor nie jest taki skrętny. Ale powiem wam, że nas gonią. Gonię go dobrze. Mam nadzieję, że się rozbije w końcu. O nie, jest dobra. Dostał. Dobra, walczymy, ale chyba to się tak łatwo nie skończy tak szybko. Nie będzie tak pięknie, jak mi się wydawało. Dobra, ten dostał. O kurde, nie mamy naboi. Potrzebujemy naboi. Mamy pistolet? Nie mam pistoletu. Tu zatrzymaliśmy gościa. Dobra, mamy naboje. Dobra, tu jest. Dobra. Nie mamy zbyt dużo naboi. Musimy pozbierać od chłopeczków naboje, bo to nie ma sensu w taką walkę. O kurde, czekajcie, chowamy. Czekajcie, zobaczmy tutaj co będzie. Może będzie jakieś szycie, bo się naprawdę dobrze wpierdzieliłem. Mamy tylko 14 naboi. Nie. Tak nie przejdziemy. Musimy to zrobić bardzo inteligentnie. Dobra, tu zajrzymy, tu nie ma nikogo. Kto do mnie strzela? Widzę dwóch. O kurde, chyba tam na górze coś jest. Jakiś na górze chyba jest, a ja go nie widziałem wcześniej. O cholera, nie mam nabojów. Taki snajper jest. Mamy przerąbane teraz to. Bez naboi to będziemy. Tutaj raczej zginiemy szybko. Dobra, spróbujemy tutaj od tego wziąć ten pistolet, co on tu ma. Nie daliśmy rady, dobra. Nie daliśmy rady, bo nie mamy naboi. To jest właśnie problem. Musimy tutaj... O, tu leżał chyba karabin. Dobra, wczytam stacji punkt kontrolny i spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz ich dorwać. Dobra, dostał. A, od razu nam więcej naboi dali. To jest... Będzie łatwiejsze jednak. Jednak niż myślałem. Będzie ładniejszy niż, łatwiejszy niż myślałem, bo bez naboi byłoby nam ciężko. Dobra. Dobra. Próbuję nas obejść. Dobra, ja też spróbuję ich obejść. To mnie nie trafi. To będzie dla mnie troszeczkę prostsze. Dobra, nie jest możliwego trafienia w tej odległości. Więc biegniemy tutaj. No ale... mnie zasadził. Przeładuję.
Cholera, nie zdążyłem go załatwić. To będzie ciekawe. Ciekawe tu będzie. Ciekawe będzie, ale już mamy opracowany system. Ten był dużo lepszy niż tamten. Mamy też więcej życia, więc myślę, że tutaj dość szybko nam pójdzie. O trzech razy sztuka się mówi. Najgorszy tak naprawdę jest ten gościu tam na górze. I nie są prości, będą prości do załatwienia. No chodź tu, panu. Dobra, mamy ich dwóch załatwionych już. Zaraz pójdziemy na trzeciego. O, tutaj bierzemy naboje. O, tu się gdzieś schowałeś. Hotu, hotu. O. Dobra, ten jest załatwiony. Dobra, dom bez sensu. Lecimy tam. Szybciutko. Strzelamy się. Dobra, dostał. R, przeładuj. Będzie dobrze. Będzie dobrze, najgorszy został zabity. Dobra, ten też się schował. Dobra, ja tu szybko pójdę po życie, chyba. Albo przynajmniej spróbujemy. Dobra, dostał. Dobra, dostał też. Dobra, mamy mało życia. O, tam jest dużo gości, więc się wrócimy. Bo jak widzieliśmy, tam była apteczka. Ona nam się przyda jednak. Też będę dużo dalej niż wcześniej. Już będzie łatwiej. Wydaje mi się, że teraz będzie dużo łatwiej. Ale nie możemy iść na pałę, więc... Nie chcę iść na pałę po prostu. Bo to bez sensu. O, jest. Dobra, gościu dostał. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że tam z tyłu mnie nikt już nie zaatakuje. Chyba nie, tak nie będzie, tak źle. Widzimy chłopa. Gdzieś jednego. Ale gdzie on się ukrywa? Gdzieś na ulicy. Dobra, dostał. Dobra, dostał. Musimy uważać, bo tam jadą ciężarówką. A, przeładować trzeba. Tam jest dwóch, dobra. Ale chyba zginęli oboje. Tak mi się wydaje. Dzięki temu, że trafiłem ich prosto w maczugę. Hej, hej. Gdzie jesteś, hej, hej? Dobra, dostał. Ale powiem wam, że zaskoczył mnie lekko. Zaskoczył mnie lekko. Nie mogę go odnaleźć od razu. Czekajcie, co oni tutaj ciekawego mają? Ten nie ma nic dla mnie. Dwa ciekawego. Dobra, idziemy dalej. Zaraz będą kolejni przeciwnicy. Ale musimy się tu schować. Musimy się tu schować, bo... Mamy bardzo złą pozycję. Jak widzicie. Tam gdzieś jeszcze jeden jest. Próbujemy go odstrzelić. Zanim odstrzeli nas. O, cholera. Kurde no! Kurde no! Jeju ma! To nie jest, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, a szczególnie jak się nie patrzy, jaką ma się ilość naboi. Mam nadzieję, że nie będzie mnie chciało wstrzykiwać od początku, bo to byłoby nudne. Ale zobaczymy. Nie, jest lepiej.
Ale będzie łatwiej go zabić. Dobra. Mieliśmy lepszą pozycję już. Dobra. Ten już nie żyje. Tam jest jeszcze jeden, ale też go szybko załatwię. Jak tylko wychyli łepek. Dobra. I tam jest jeszcze trzeci. Ale to już będzie prościzna, bo się wystawił dla nas. Idealnie. Czy ty masz jakiś fajny karabin? Nie masz. Dobra. Wtedy dużo więcej naboi straciliśmy na to, żeby z nimi się postrzelać. Ale tutaj nam się już udało. O, ma dla nas naboje. To tego najbardziej potrzebowałem. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Ciekawe, czy da się save'ować tutaj. Opcje. Nie ma save'ów, ha. Dobra, zapomniałem, że w Mafii chyba nie ma save'ów. Coś, co było dostępne w poprzednich częściach. Zlikwidowano. Ale poszliśmy na pałę, jak w Call of Duty jakimś. Dobra, musimy się schować, bo zginiemy, no nie no. To było bardzo, bardzo mądre z mojej strony. Bardzo, bardzo mądre z mojej strony, ale to ja zawsze byłem mądry. Ja zawsze byłem najmądrzejszy, najlepszy, najcudowniejszy. Mam nadzieję, że mnie cofnie. Że mi da jeszcze z nimi postrzelać się dalej. No. Dobra, dwóch zginęło. Spróbujmy to przeskoczyć. Dobra, chowamy się. O, dostał. O, stał następny, dobra. A jest jeszcze jeden misiu na górze, kurde no. To mi nie pasuje za bardzo. Ale dostał. No to dobrze poszło. Dobrze poszło. Fajnie, że tak nawet poszło mi dobrze. Tego się nie spodziewałem. Mogłem go strzelać jeszcze. Dobra. Kurde, no. No chodź tu. Chodź tu, misiu, no. Tak to się nie będziemy strzelać, bo to nie ma sensu. Dobra. I tak się skończyło jego hajrakowanie tutaj z Pawsonem. Z Pawsonem grającym w Mafię. Nie ma co hajrakować, bo Pawson się rozkręca. Z każdą minutą jest coraz lepszy. Powiem wam, że dużo jest, coraz bardziej ich jest dużo. Dobra. Nie ma żadnego na suficie? Nie ma. Ale powiem wam, że naprawdę się rozkręciłem. Naprawdę się dość dobrze rozkręciłem. Gdzie ty, śmieciu, jesteś? Wlazłeś chyba na górę tam. Jak widzę. Tak, wlazłeś na górę tędy. I myślisz, że przeżyjesz. Nie, to nie na górę. Dobra, otwieramy pociąg. Przepuścimy coś. Co się okaże teraz? Może być ciekawie, powiem wam. To będzie na pewno ciekawy wybuch. To będzie bardzo ciekawy wybuch. Mamy już pół życia tylko. Found him!
Dobra, żyjemy jeszcze. Chociaż zrobiliśmy bardzo duży błąd na początku. Dobra. O kurde. O cholera, jednak nas dorwało ten ogień. Dobra, dorwał nas ten ogień niestety. No ale mam nadzieję, że zaczniemy od tego momentu, gdzie wjeżdżaliśmy już do pociągu, bo widzicie, że to nie jest takie wcale łatwe, jak się komuś wydaje. Czasem ci przejdziesz idealnie za pierwszym razem, a czasem jednak popełniasz błąd i musisz to zrobić dwa albo trzy razy nawet. Nie idziemy teraz tak na pałę. Dobra, i tak mimo to, że nie poszliśmy na pałę, to i tak nie zabiliśmy nikogo za pierwszym razem. Dobra, udało się. Dobra. Dobra, chodź tu. Misiu. Kurde, to jest niemożliwe, że tak się aż rozpłysło. Dobra, musimy odchodzić bardziej. Za drugi raz nas zabili z tym ogniem. I za drugi raz ten sam gościu. Co jest z jego strony bardzo niemiłe, że tak potraktował swojego kolegę po fachu. A ja chciałem tylko porozmawiać. Ja naprawdę tylko chciałem porozmawiać z nimi. Dobra. Udało się jakoś. Nie możemy teraz się dać załatwić znowu gościowi z rzucającemu. A zmieniliśmy trochę pozycję. A taką bardziej dogodną dla nas. Mam jeszcze dużo naboi, więc może po drodze coś uda mi się zebrać. Dobra, zebraliśmy. Dobra, mimo wszyscy zginęli teraz. Widzieliście, za trzecim razem nam się udało przejść. Dostał łebek. Chyba ucieka. Wiadomo, że ucieka. Ojej, no to będzie. O, skończył się. Skończyły się naboje. No, do gościu jest szczęściarzem, to prawda. No one can touch me. You ain't that lucky, bastard. Wait. No! O kurde. O kurde, teraz ta ropa by się tak przydała. Tak by mi się przydała. Do auta. Aż nie wierzycie, jakby mi się przydała. Dzięki za poglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało strzelanie. Takie dłuższe strzelanie. Dzięki za poglądanie. Trzymajcie się. W kolejnym odcinku się widzimy. Pozdrowienia od Pawsona. Heja.